Na początku XX wieku Bielikowi groziło wyginięcie. W ciągu ostatnich 100 lat jego populacja wzrosła 25-krotnie, w tym dwukrotnie na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. To w większości zasługa naukowców i pasjonatów przyrody. Trud się opłacał, ale nie można na tym poprzestać. Na 92 pary, których gniazda monitorowano w 2021 roku, tylko połowa dochowała się potomstwa, z czego najprawdopodobniej przeżyło zaledwie 50%. Młodym bielikom zagrażają drapieżniki, kuna, jastrząb, kruk. Jeśli do tego doliczyć wypadki komunikacyjne, działalność kłusowników, kolizje z liniami energetycznymi, to nie bardzo mamy czym szafować. Bielik. Ikona wolności. Uosobienie mądrości i dumy. Przed wiekami wierzono, że jest wysłannikiem bogów. Wiele bielików pada ofiarą nieodpowiedzialnych ludzi. Bywa, że zostają postrzelone albo otrute. Nawozy i pestycydy stosowane w rolnictwie i leśnictwie, masowe stosowanie trutek na gryzonie powoduje, że w organizmach praktycznie wszystkich ptaków drapieżnych gromadzi się trucizna, a jej poziom rośnie z każdym następnym posiłkiem. To powód chronicznego osłabienia odporności. Drapieżniki, jako te stojące na szczycie piramidy pokarmowej, są też najbardziej narażone na ostre zatrucia, bo substancje toksyczne występujące w środowisku kumulują się w ciałach ich ofiar. Zatrute szczury czy myszy nie umierają od razu, ale chore i komające stają się łatwym łupem. Zaś ofiary zatruć pestycydami stają się ostatnim, bolesnym w skutkach posiłkiem dla padlinożerców. Ten bielik zderzył się z trakcją elektryczną. Oprócz złamania kości ramiennej, doznał porażenia prądem. Skrzydła nie udało się uratować. Działanie prądu elektrycznego spowodowało martwicę. Osteosynteza nie przyniosła efektu. I choć nadzieja na powodzenie była niewielka, to i tak z wielkim smutkiem dokonujemy amputacji. Ten ptak już nigdy nie wzbije się w przestworza. W Polsce mamy stwierdzonych 467 gatunków ptaków oficjalnie wpisanych na listę krajowej awifauny. Do wielu mamy wyjątkowy sentyment. Bocian biały. Cikonia cikonia. Symbol dawnych wierzeń i przesądów. Bohater baśni i porzekadeł. Słowianie wierzyli, że ludzka dusza po śmierci zmienia się w bociana. Przypisywano mu moc sprowadzania nieszczęścia na tego, kto zrobił krzywdę jemu lub jego potomstwu. Do dziś dom z bocianim gniazdem uważany jest za szczęśliwy.
Ośrodkowi sąsiedzi Bocianów nie mają już tak dobrych notowań w naszej kulturze. Kruki. Czarne, lśniące kolorami tęczy pióra. Mocny dziób i bystre, połyskujące oczy. I ten głos, który wywołuje u niektórych gęsią skórkę. W wierzeniach Indian kruki przyczyniły się do odzyskania skradzionego słońca. W krajach anglosaskich do dziś postrzegane są jako symbol mądrości. To ptaki niezwykłe. Wiążą się w pary na całe życie. Czule pielęgnują swoje potomstwo. Ich trwałe uczucia okazują sobie na setki możliwych sposobów. Mają bardzo bogaty język, a ich możliwości wokalne potrafią zaskoczyć. Naśladują z wielką precyzją usłyszane dźwięki, nawet ludzką mowę, wbudowując je do swojego repertuaru miłosnych pieśni. Wszystkie ptaki przebywające w ośrodkach rehabilitacji zwierząt z pewnością czują to samo, co ich pobratymcy żyjący na wolności. Chcą przetrwać, wyprowadzać lęki, chcą być elementem przyrody. Może nie do końca sprawnym, ale zawsze dumnym przedstawicielem swojego gatunku. Wiele z nich ma szansę na powrót do natury i normalne życie. Dla niektórych jedyną możliwością przetrwania jest życie w ośrodku. Ptasie dzieciństwo to nie zawsze beztroskie dorastanie pod skrzydłami rodziców. Dla niektórych osobników natura napisała zupełnie inny scenariusz. Z bezpiecznego gniazda na błotniste podwórze droga jest szybka i bolesna. Czasami to po prostu wypadek, nieuwaga. Czasem brutalny rachunek. Na wychów słabszych piskląt nie ma energii. Trzeba zadbać o te, które mają największą szansę wyrosnąć na zdrowe, silne ptaki.
Poturbowane młode ma jednak szczęście. Zwróciło uwagę człowieka, a on wiedział, gdzie szukać dla niego pomocy. Zabezpieczone, otoczone opieką, będzie czekało na ratunek. Ptasia straż to ludzie, którzy mają dwa serca. Jedno ludzkie, a drugie ptasie. Młody bocian mógł zginąć. Jednak los postawił na jego drodze ludzi, którzy sprawili, że dostał szansę. Można powiedzieć, że wykluł się po raz drugi. Opatrzony, nakarmiony, znalazł rodzinę zastępczą w naszym ośrodku. Czy wróci do natury? Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Z prawie 4000 zwierząt, jakie trafiły do ośrodka w Buchwałdzie w ostatnich 5 latach, 2167 wróciło na wolność. To dużo. Rokowania są ostrożne. Trzeba wykonać serię badań i upewnić się, czy wszystko w porządku. Jeśli wyniki będą dobre, to młody bocian dołączy do swoich pobratymców w wolierze. Apetyt dopisuje, kondycja nie zgorsza, więc jest szansa. Fundacja Albatros funkcjonuje dzięki ludziom dobrej woli. Wolontariuszom, darczyńcom, sponsorom. Każdy daje co ma. Jedni czas, inni pieniądze. Ważny jest każdy gest. Jednorazowo w ośrodku w Buchwałdzie może przebywać kilkaset ptaków różnych gatunków. To potężne wyzwanie. Thank you.
Trafiają tu zarówno dorosłe osobniki, poszkodowane przez los, jak i młode, które w różny sposób zostały pozbawione opieki rodziców. Całe towarzystwo trzeba karmić, leczyć, zmieniać opatrunki, sprzątać woliery i klatki. Wiecznie nienasycone dzioby piskląt rozdziawiają się na widok pipety, a malutkie gardziołka wrzaskliwie dopominają się o kolejną porcję. Kochamy patrzeć, jak rosną i zdrowieją. Przychodzi taki czas, kiedy zabliźniły się rany, wyrosły nowe pióra i wróciła kondycja. Dla wielu ptaków to znak, że trzeba będzie zacząć radzić sobie samemu. Podobno rozstania są trudne, ale nie takie. Kiedy człowiek wie, że zwrócił naturze to, co do niej należało, ma poczucie dobrze spełnionego obowiązku. To pomaga przy pożegnaniach, choć w sercu i tak zostaje niepewność. Czy poradzą sobie na wolności? Czy będą umiały same o siebie zadbać? Szczęśliwcy próbują życia na własny szpon czy pazur. A ci, którym nie dane było wrócić tam, skąd pochodzą, muszą zadowolić się samym faktem życia. Robimy wszystko, żeby było im tutaj dobrze. I pozostaje nadzieja, że to możliwe. Swoją wolność muszą odnaleźć wewnątrz siebie. Ich świat, choć tak bliski, zawsze będzie dla nas tajemnicą.